każdy z nas ma w życiu szansę, by zmierzyć się z legendą, choć większość od dzieciństwa marzy, by sięgać gwiazd. Roman Biliński w wieku zaledwie 18 lat uczynił kolejny krok na drodze do spełnienia największego marzenia życia, czyli startu w Formule 1. Na legendarnym torze Monza zadebiutował w europejskiej Formule 3. Zadebiutował jako Brytyjczyk, ale już za kilka tygodni może reprezentować w tej serii biało-czerwone barwy. Złożona historia rodzinna rozpoczęła się od tego człowieka. Henry Biliński, czyli ojciec Romana, urodził się w Anglii. Jego rodziców wypędziła z kraju II wojna światowa. Mama była z miejscowości blisko Poznaniu, a ojciec z Zielonej Góry. I oni po wojnie się spotkali tutaj w Londynie. Ożenili się w 1959-60, coś takiego. Choć nie zawsze było łatwo, byli ludźmi wielu pasji. Jedna z nich stała się rodzinnym dziedzictwem. Dziadek był dziennikarzem polskiej sekcji BBC. Pisał tam o motorsporcie. Tata od najmłodszych lat również uwielbiał samochody i sporty motorowe. Z kolei mama pracowała przy wyścigach Superbike i w Formule 1. W przypadku najmłodszego pokolenia Bilińskich sportowe powołanie dało znać o sobie z opóźnieniem i w niecodziennych okolicznościach, bo zaczęło się od wizyty w salonie sprzedaży samochodów. Oglądałem samochód, którego ostatecznie nie kupiłem. Kiedy wyjechaliśmy w drogę powrotną, Roman wyglądał tak. Zapytałem: Roman, co się dzieje? Z czego się tak cieszysz? A on na to: za chwilę ktoś do ciebie zadzwoni. Pytam: ale w jakiej sprawie? A on: powiedziałem im. Co im powiedziałeś? A ty wtedy co? Sprzedawca w salonie wziął mnie na bok i zapytał, kim chcę być, kiedy dorosnę, a ja powiedziałem, że mistrzem świata Formuły 1, na co on, że chętnie skontaktuje nas z rodziną Brabhamów. To było jak sen. Jack Brabham to przecież trzykrotny mistrz świata Formuły 1. Kierowcami byli również jego trzej synowie. Z rodziną Bilińskich skontaktował się David, który podobnie jak ojciec ścigał się z elitą. Zapytał mnie, jakie mam doświadczenie. Powiedziałem, że tylko raz w życiu jechałem gokartem. To było w Shenington. Wtedy poprosił mnie, żebym narysował z pamięci ten tor z zamkniętymi oczami. Zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. Okazało się, że efekt zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Mogę powiedzieć, że tam się to wszystko zaczęło. A dziś, ledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj, na Monzy. Pamiętasz, co on ci wtedy powiedział? Powiedział, że dobry kierowca wyścigowy musi umieć wizualizować sobie i zapamiętywać szczegóły toru. David był pod wrażeniem, bo byłeś w stanie odtworzyć tor z zamkniętymi oczami po zaledwie jednej wizycie. W takich momentach jesteś w stanie stwierdzić, że być może masz do czynienia z talentem. Później poszło błyskawicznie. Po zaledwie roku na torach kartingowych Roman przesiadł się do pierwszego bolidu. Kolejne stopnie wtajemniczenia pokonywał w ekspresowym tempie. Od początku wiedziałam, że to po prostu było mu pisane. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak szczęśliwego. Nigdy wcześniej nie był tak zdeterminowany i nie reagował w tak żywiołowy sposób. Po prostu urodził się do ścigania. Zacząłem jeździć w wieku 12 lat, czyli dużo później niż większość albo nawet wszyscy moi rywale. Nie było łatwo, bo mieli nade mną przewagę wynikającą z tych kilku lat doświadczenia więcej. To oznaczało, że muszę robić postępy znacznie szybciej niż oni. Dopiero teraz wszystko zaczyna się wyrównywać i jest trochę łatwiej. Ciężko na to zapracował, rozwijając naturalne predyspozycje. Aktywności związane z wyścigami od kilku lat wyznaczają rytm jego dnia. Jak na 18-letniego chłopaka może wydawać się nieco dziwny. Nie chodzi na przykład do nocnych klubów. Ma inny styl życia niż większość rówieśników. Wstaje rano i już za chwilę widzę go na siłowni. Prosto stamtąd wsiada do symulatora. Później zajmuje się aktywnością medialną i składaniem autografów, które wysyła coraz większej grupie ludzi. Potem idzie biegać i znów ściga się w symulatorze. Robi to wszystko z dużą regularnością każdego dnia i nie zatrzymuje się nawet na chwilę. Dla Romana po prostu nie ma czegoś takiego jak dni wolne.
Na torze jest trochę narwany, ale ja szczerze mówiąc lubię te cechy u kierowców. Teraz musimy popracować, aby potrafił czasem to wyłączyć. Oczywiście dobrze jest być nieustępliwym, ale czasami musisz być również wyrachowany. To jest jednak coś, czego można się nauczyć. Najważniejsze, że ma potencjał i ogromny talent. Spodziewam się, że mocno go jeszcze rozwinie. Roman ma w sobie mieszankę. Potrafi na przykład przewidzieć różne sytuacje dużo wcześniej, jak szachista. Z drugiej strony potrafi jednak bardzo szybko przestawić się na szybką analizę i podejmować decyzje w ułamku sekundy. Myślę, że w tym sporcie bardzo mu się to przydaje. Dobrze wychodzi mi przystosowywanie się do warunków. Myślę, że to jedna z ważniejszych cech, jakie musi posiadać kierowca. Adaptacja. Nieważne, czy chodzi o zmieniające się warunki, czy też o inne ustawienia w samochodzie, musisz być w stanie się przystosować. Ja na przykład nie mam problemu z mokrą nawierzchnią. Na wyspach często ścigam się w takich warunkach i w pełni do nich nawykłem. Mogę nawet powiedzieć, że zawsze je lubiłem. Talent i umiejętności chce rozwijać pod polską flagą. Po zeszłorocznym zwycięstwie na torze w Spa w brytyjskiej Formule 3 wysłuchał już nawet Mazurka Dąbrowskiego, ale trochę na kredyt. Polski paszport i licencję uzyska dopiero za kilka miesięcy. Jakby ktoś do mnie powiedział kilka lat temu, że Roman będzie się czuł Polakiem, że chce być Polakiem, to ja by powiedziałem kompletnie masz bzika. Ja nie mam słowy, żeby ci wytłumaczyć, jakie to jest ważne, bo ja sam nie rozumiem, dlaczego, co się zmieniło we mnie, co teraz się z Romanem też. On teraz się uczy polski. Taka Zosia Folkierska niego też pomaga. Jak ja, ty wiesz, jak do kogoś mówisz, do syna, że coś musisz zrobić, to on się nigdy nie robi. Ale Roman chce to zrobić i on się czuje, ale ja nie wiem dlaczego, ja nie mam pojęcia, ale to się dzieje. Powolutku, ale to się dzieje. I on chce być, on chce polską flagę na jego samochodu. I koniec. Inspiruje mnie Robert Kubica. To, czego dokonał, było absolutnie niesamowite. Nie chodzi tylko o tempo, w jakim jeździł, ale również o motywację, z której biorę przykład. Cała jego historia jest po prostu zadziwiająca. W ostatnim roku Roman wygrał wyścigi na Spa. I jak poszedł na podium, to 5 minut przed podium przyszedł Clark of the Course i powiedział: czy chcesz National Anthem? I Roman na niego się popatrzył i powiedział po polsku. I ja chcę polską flagę za ze mną. To było niesamowite. Nawet ja, choć nie jestem Polką, uroniłam łzę. Fantastyczne były również listy od polskich kibiców, jakie dostaliśmy później. Nigdy tego nie zapomnę i myślę, że Roman również. Żeby mój ojciec to zobaczył, to dla niego to by było... On by się rozpłakał dzień, bo ja się rozpłakam, ale on by cały czas się rozpłakał, bo na niego Polska była najważniejsza rzecz. Wnuk ma takie rzeczy dwie. Drugą jest droga do Formuły 1. Teoretycznie zostały na niej trzy duże kroki. Nie odważę się przewidywać dokładnego wyniku Romana w tym sezonie, ale jestem przekonany, że sprawi kilka niespodzianek. Myślę, że w przekroju sezonu pokaże, jak duży ma potencjał i jestem pewny, że będzie walczył o miano najlepszego z debiutantów. Ja mam nadzieję, że w następnym roku już będzie w FIA F3, a jak to pójdzie dobrze i mam nadzieję, że to pójdzie dobrze, to idealnie tylko rok by był w FIA F3, ale ja myślę, że to będzie dwa. I potem przejdzie do FIA F2. And then, po angielsku, the sky is the limit. Myślę, że najtrudniejszym elementem drogi do Formuły 1 jest dziś budżet. Utrzymanie się w seriach prowadzących na szczyt kosztuje ogromne pieniądze. Jestem jednak przekonany, że jeśli będę robił swoje i udowadniał, że stać mnie na starty na najwyższym poziomie, sponsorzy w końcu się pojawią. Dla niego Kubica, Motor Racing, Polska, Poznań, to wszystko jest o jak on się dostanie do Formula One. I Kubica był tam. I ty wiesz, jakby on by mógł się spotkać z Robert Kubicą, to jest jeszcze następny tyk. To jest coś, co on chce zrobić.
Zatem być jak Matty Cash, raczej ścigać legendę. Debiut w serii Freka obiecujący. Obawy ścigi na Moncy ukończone w pierwszej części stawki.